No i co, siemanko. Ja tu sobie działam, jak widać. Robię prostą instalację elektryczną. Tutaj zawsze takim kabelkiem, kurde, z Biedronki sobie doprowadzałem prąd, a to wszędzie to się wala później, kurde, pod nogami. Łazi człowiek tym, szuka później tego kabla. Też światła tutaj nie ma na stałe, także tutaj będzie gdzieś lampa taka. Tu będzie gdzieś taka lampa z czujką. Gdzieś tutaj, wtedy jak będę nagrywał, to sobie ją na mnie będę ustawiał. Jeszcze sobie zrobię tak jakby wymuszenie na przycisk. Czyli tam będzie faza sobie szła na lampę, bez względu na to, czy czujnik będzie wykrywał ruch, czy nie. Tutaj tak sobie zrobiłem do puszeczki, a tutaj sobie pociągnąłem od góry, bo tam kiedyś halogen był, i tutaj sobie poszedłem do środka kabelkiem ładnie, przewodem. Teraz wszyscy powiedzą przewodem. Oczywiście przewód 3x2,5. Będę to wagą łączył tymi kostkami. Jeszcze nigdy nimi nie robiłem, tylko tymi skręcanymi zwykle. Tutaj zrobię sobie gniazdko. Będzie fajnie, bo tu będzie można tutaj sobie... A, to gniazdko jest z przelotem takie. Tutaj też można. Tutaj będzie sobie można podłączyć jakiś prostownik albo coś. I tutaj sobie kabelkiem w dół. A tam później z tamtej strony pojadę sobie aż tam do halogena, znaczy do halogena, do naświetlacza LED-owego. Chyba będzie 20 albo 30 maksymalnie watowy. Docelowo chcę tutaj dwa takie zrobić, ale na razie jeden powinien w zupełności wystarczyć. Nie wiem, może kiedyś sobie zrobię tutaj taką na bezpiecznik. Tam w domu jest bezpiecznik na to, także nie ma problemu, że coś się złego tutaj zdarzy, także to tam jest pod bezpiecznikiem wszystko. Ale tutaj też bym chciał sobie zrobić jeszcze osobny, dodatkowy bezpiecznik, ale to już nie w tym roku raczej. Także tutaj sobie zrobię jeszcze dodatkowy kiedyś bezpiecznik. No, ale to mniejsza z tym. Tutaj będzie sobie na razie to tak, na razie to nie jest wszystko podłączone oczywiście, to jest na razie na sucho robione. No i co? I tutaj będzie gniazdko. Łącznik też gdzieś tutaj zrobię, bo tutaj kabelkiem, żeby ładnie to jakoś pójść, żeby nie było za bardzo tych przewodów widać. Tutaj też mogłeś zrobić z góry ten przewód. Kurwa, tak nieładnie. Nie będę tego ruszał, bo tutaj kiedyś chcę dać jeszcze płyty. Płyty te OSB całe. To się wtedy to zrobi porządnie, bo to i tak, co mi to da? Niech se jest ten kabel tam, przynajmniej widać, że jest elektryka. Dobra. W sumie nie nagrywałem, bo też nie było co. Tam dziurę wywierciłem na kołki, dwie dziury. Obrałem przewody, czym obieram. Mam tu taki najprostszy do przewodów ustawiony pod 2,5. Tym sobie tymi cążkami obcinam. No i reszta to widzicie, takie mam uchwyty na przewód. Jakiś tam fazer 777, on jest fajny, bo on ma czujniczek. Jak wykryje fazę, przepływ prądu, to informuje. Tutaj nie mam prądu akurat, ale jest w przedłużaczu. A nie ma, ktoś odłączył. No to wam nie pokażę. No i co, tutaj skończyłem. Na dzisiaj chyba wszystko. Tutaj już gniazdko jest. Mniej więcej tutaj kabel ułożyłem. A jutro chyba będę tu dalej łączył. Chcę te gniazdko zrobić. Jutro pojadę, lampę kupię. Tutaj ją zrobię w tym rogu. Wtedy jak będę kręcił, to będzie fajnie mi oświetlać tutaj cały garaż, bo tu jest zawsze najciemniej. A jakbym tu zrobił, to znowu by mi nawalało w obiektyw, także to też bez sensu. Także zrobię sobie z tej strony i będzie spoko. No i co? Kolejny dzień. Dzisiaj tutaj skończę gniazdko i pojedziemy sobie tutaj do tego rogu. Lampę mam kupioną, czujniczek też, także tu gdzieś się zrobi łącznik.
Tutaj polecimy w dół, chyba tu zrobię włącznik. Tutaj się będzie pstrykać, tak? Tak. No i co? Tutaj już mam poprowadzone, teraz sobie połączę tutaj kabelki w uszce. Tutaj będzie gotowe. Dobra, już tu mam połączone, tam też mam połączone, już do tego wystarczy włączyć bezpiecznik, bo powinniśmy sprawdzić, czy jest prąd. Teraz nie idę, bo patrzcie, co się dzieje na dworze. Pada jak cholera. Zaraz poczekamy, aż się trochę uspokoi i uspokoi i sprawdzimy, czy jest faza. Tylko na chwilę włączymy oczywiście, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Prostowniczek możemy podłączyć, zobaczyć, czy wszystko gra. Jak nie wywali korków, to znaczy, że jest ok. Włączyłem fazę, teraz możemy sprawdzić, czy jest tu prąd. O, jest człowieku, aż tu. Tu też jest, także jest dobrze. Możemy podłączyć prostownik. Uj, będziesz podłączał. Dobra, to możemy wyłączyć, zamknąć puszkę. Tutaj jeszcze tego, ten naświetlacz zrobimy i będzie git. No i co? Coś takiego będzie tutaj oświetlać. Proxy LED Fluglight 6000 barwa. Teraz mam tam tego LEDvansa z przodu domu 50-watowego, więc myślę, że 20-watowy tutaj spokojnie, chyba jeszcze nawet z nadmiarem wystarczy. Ale niestety nie było mojej ulubionej barwy, czyli 4500, to jest barwa dzienna, tylko zimna. I to znaczy biała zimna, bo jest jeszcze biała neutralna, to jest ta właśnie ten, a tu taki czujniczek ruchu na podczerwień. Tak to wygląda. Szkoda, że nie ma regulacji wrażliwości na ruch. No ale trudno, poradzimy sobie. Także to sobie zaraz zamontujemy. Tutaj już mam wstępnie połączone. Teraz jeszcze będę musiał jednym kabelkiem zrobić wyprowadzenie na przycisk. I to będzie dobrze. No i co? Jak widzicie, lampa już wisi. Jeszcze muszę tutaj podłączyć wszystko, czujnik zamontować. Tutaj muszę skrócić te kabelki, bo trochę za długie są jednak, żeby tutaj upchać to wszystko w obudowie, a jeszcze musi przyjść przecież tutaj kabel. Więc to trzeba jeszcze zrobić. Nie wiem, może dzisiaj tylko zrobię na czujnik, a włącznik zrobię później albo jutro. Już mi się też nie chce tego robić. No i proszę bardzo, tak roboczo to podłączyłem i świeci sobie. Nawet całkiem tyle światła, ile chyba chciałem, to daje, także też jasno teraz jest, to nie można ocenić. Ale najważniejsze, że tu jest prąd, kurde, bo to jest, że tak powiem, must have w garażu. Ale git jest, no kurde, muszę tu jeszcze ogarnąć z tymi przewodami, bo tam zrobili za mało miejsca, ja tam nie mogę się teraz dopchać. Jeszcze z tym przewodem 2,5. To nie idzie za łatwo. Patrzcie, reaguje elegancko. Tutaj muszę bardziej machać. No, ja sobie to tam zrobię, tylko tam kurde muszę chyba jakimś multiszlifierką ponacinać, bo inaczej nie ułożę tych kabli. Dobra, w miarę to wygląda. Chociaż też, kurwa, ten kabel to taki napięty jak plandeka na żółwie. Czemu to takie napięte jest wszystko? Te łapie, no to dobrze łapie, tak powinno być. Tak powinno być. Pozabieraj narzędzia stąd, człowiek, wszystko pospada. Zaraz jedziemy ze samochodem, zobaczymy, jak to się odpali. No właśnie, coś tak się obawiałem, że to nie złapie. Trochę niżej ją dałem. Czemu to nie łapie samochodu? O, teraz łapie. Teraz łapie. Kurwa, jakiś sąsiedzi pomyślą, no debil, jeździ samochodem i patrzy, czy mu się światło włącza. O, proszę bardzo, teraz elegancko jest. A musi być dynamiczny ruch, trzeba dynamicznie wjeżdżać. A
albo jeszcze niżej dać. I co, na dzisiaj Fajrant, tak to zostawiam. No i co, ja tu dzisiaj walczę dalej, czujnik, czujkę przeniosłem stamtąd tu, bo tam się do dupy coś łapała. Tutaj będzie bardziej tak tej swojej. No i tu się problem pojawił też jeden, nie jestem w stanie wcisnąć dwóch przewodów 2,5 do kostki, co mogło się w sumie logiczne wydawać. Ale zapomniałem o tym, że tu po prostu nie wcisnę. Chociaż w sumie nie musiałem wciskać, ale dobra, już i tak tam tych przewodów jest za dużo. Wezmę sobie taki przewód typu linka i polecę sobie cieńszym przewodem. Tu przecież nie będzie jakieś nie wiadomo jakie napięcie przechodzić przez to. Albo pobór prądu, bo to jest ile? 20 W. Tutaj ten przedłużacz to jakieś 1500 przenosił było do odkurzacza. Także tutaj jak najbardziej to wystarczy. A też nie będziemy tutaj wydziwiać z grubością przewodów, bo po cholerę tu takie grube przewody i tak już jest 2,5, nie wiadomo po co to. I co, wielki test, czy wszystko dobrze podłączone. Napięcie jest? Jest. Działa? Działa. Nie działa? Nie działa. I mamy wymuszenie na przycisku, elegancko. Jak będzie nie działać tu, teraz możemy sobie odpalić. To działa nam tylko na przycisk. Wyłączamy przycisk. Jest ciągle aktywowana czujka, która nam będzie, tak jak wam mówiłem, jak nie będzie wymuszenia, to ona będzie sterować tą lampą. Jak ja sobie zapragnę, żeby się tylko świeciło światło, to będzie się świecić. I co? Można? Można. Dobra, to trzeba ładnie teraz poukładać, pozamykać. Teraz oczywiście sobie wyłączę bezpiecznik, żeby mi coś nie pierdzieliło. Pozamykam wszystkie puszki po ten i to będzie koniec. Elegancko. No i co, jest gotowe. Teraz działa na czujnik, jak jest wyłączone, także muszę, jak pomacham, to działa. A teraz wam pokażę. Wyłączy się z czujnika. O, proszę bardzo. Teraz ja sobie tutaj uruchamiam. Hops. I jest. Kurwa, tu jeszcze można by było coś porobić, bo to teraz on będzie słychać ten czujnik, że on tutaj tyka sobie. A nie wiem, chyba zrobię tu osobną puszkę, bo tutaj za dużo już tych kabli będzie. Coś by trzeba było jeszcze wykombinować, żeby wyłączyć czujnik. Drugi przycisk będzie na... Tutaj moglibyśmy zrobić w sumie podwójny przycisk. Na razie niech tak jest już. Ale tu by można było zrobić podwójny przycisk. Wtedy pociągnąć jeszcze jeden kabel i zrobić wyłączenie samego czujnika. Czyli jak idzie teraz tam zasilanie na czujnik, to żeby było wyłączanie jeszcze czujnika, bo teraz słychać, nie, jak on sobie pracuje. O, na przykład teraz wyłączyłem, teraz jest na samym czujniku, ale jak włączę, no to słychać ten czujnik, że tam pstryka sobie, więc to można by było coś jeszcze z tym pomyśleć, ale na razie niech tak jest. Najwyżej coś się jeszcze wykombinuje. Dobra, także co, to by było na tyle w dzisiejszym, w tym filmiku. Mam nadzieję, że będzie można teraz lepiej tu nagrywać. Fajniejsze światło jest, także będzie spoko. Już trochę miga to światło, tak widzę, ale to nie szkodzi. Można coś tu poprzestawiać w kamerze, te herce całe. Nie wiem jak to jest z tymi hercami, ale zobaczymy. Także co, do kolejnego filmiku. Na razie i cześć. Ja tu gaszę.